Wojciech Olszański, reżyser polski, znakomity kolego, bardzo proszę zabierz głos, ale chwileczkę. Bardzo proszę wszystkie kamery tutaj, koledzy, w związku z różnymi wydarzeniami, również tymi przykrymi, tutaj przypomnę, że nasi wrogowie, ludzie związani z obcą agenturą napadli na naszego przyjaciela, zabrali mu insygnia, bardzo ważna rzecz, zaatakowali go, nie tylko fizycznie, on by sobie poradził, zaatakowali go również moralnie, odmawiając mu prawa do noszenia orzełka w imię Czyka Chrobrego. I dzisiaj mówię do ciebie nie tylko jako kolega Eugeniusz Sendecki, ale przede wszystkim jako wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego imienia Dmowskiego Romana. Dzisiaj, przyjacielu, nasze stronnictwo prosi cię, żebyś przyjął tę oto srebrną spinkę z Mieczykiem Chrobrego. Pozwól, że ci wepnę ją tutaj do klapy. Pozwól, że ja ci to zrobię. Ktoś mi nie przytrzyma mikrofon. Ja przytrzymam. Przytrzymaj mi ten mikrofon. Nie. Bo to będzie źle wyglądało. Ty nie przytrzymaj. Szanowni Państwo, to jest to ważne wydarzenie. Narodowcy się nawzajem wspierają. Tego chcieli nas oduczyć nasi wrogowie. I dlatego jest takie przysłowie. Kto jest największym wrogiem narodowca? Drugi narodowiec. To nie jest przypadek. My jesteśmy tresowani. Bardzo narodowcy nie potrafią mówić dobrze o innych narodowcach. Uhonorowywać się nawzajem. Co więcej, uważamy to za cechę brzydką i zbędną, cechę żydowską. Nie. To jest cecha jak najbardziej godna, ludzka i godna kultywowania. Musimy nauczyć się mówić sobie dobre rzeczy. Wrogowie zadbają o to, żeby mówić nam złe rzeczy. Czasami oczywiście mamy prawo mówić o sobie wymówki. Ja jestem tutaj znany z bardzo świętego języka. Czasami potrafię krzywdę nawet zrobić, zbyt mocno kogoś napominając. Bardzo za to serdecznie przepraszam. Wojciechu, Aleksandrze, tak. Twój głos. Chodźmy bliżej, proszę Państwa, przytulmy się do siebie, bo ta pogoda to nie jest przypadek, bo ta pogoda sprzyja, żebyśmy byli bliżej. Natura nas chroni. Chciałem powiedzieć tak. Rozmawiałem tu przed chwilą z panem Jerzym z Kanady. Przesilenie polityczne nastąpi, proszę Państwa. Ono nas zaskoczy. Trudno być tutaj reżyserem i wymyślać, co się może stać. Możemy konfabulować, możemy, idąc tropem, co się stało. Na pewno będą starali się zeskalować polityczną sytuację, bo tak jak jest, dłużej być nie może, chyba sami widzimy. PiS musi się opierać naciskowi Europy, bo to jest jego gra wyborcza. PiS, jeżeli będzie posłuszny Unii Europejskiej, to straci wyborców, a PiS musi wygrać następne wybory. To jest jego marzenie, żeby wygrał. Więc z tej strony Prawo i Sprawiedliwość, mamy zabezpieczony spokój. Nie będzie wpuszczania emigrantów, ale co będzie? Czy słyszeliście Państwo, co powiedział Gowin, że Ukraińcy mają zasilać obronę terytorialną, Wojska Obrony Terytorialnej kraju? Proszę Państwa, już kiedyś z nami to ćwiczono. Ćwiczono to z nami w 1918 roku, kiedy Austriacy tworzyli oddziały ukraińskie, jednorodne. I te oddziały potem walczyły z Polakami we Lwowie. Zgodnie z zasadą dzieli rządź. Wygląda na to, że ten ukraiński kierunek PiSu zmierza do tego, żeby Ukraińcy, mało że dostaną obywatelstwo polskie, kartę Polaka, obywatelstwo polskie w takiej kolejności, to jeszcze zostaną uzbrojeni. Zobaczcie, nikt się tym nie przejmuje. Wszyscy mówią, to niemożliwe. A dlaczego niemożliwe? Do pierwszego strzału, proszę Państwa. Jak będzie pierwszy strzał, pierwsza zginie prawda. No, rozlało się nam, ostro. Rozlało nam się. Zastanawiam się, czy to niebo płacze nad naszym losem. Ale szybko. Może gdzieś się przytulimy, żeby ten deszcz. Proszę Państwa, banderyzm, Ukraina. To jest w tej chwili nasze największe niebezpieczeństwo, numer jeden. Dlatego, że ich nie rozpoznamy. Arabusa zobaczymy z 50 metrów. Oni są rozpoznawalni. Ale Ukraińca nie zobaczycie Państwo i nie rozpoznacie, bo często są to ludzie wychowani tutaj, mówiący świetnie po polsku. Natomiast oni są radykalizowani przez funkcjonariuszy banderyzmu. I może się okazać pewnego dnia, ta sytuacja nas może zaskoczyć.
że oni będą zwarci i gotowi, a my będziemy się poruszać jak stado kaczek w jedną i w drugą stronę. Pesymista powie, będzie źle, optymista powie, będzie jeszcze gorzej. Jeśli Michnik powiedział w Australii, w telewizji australijskiej, że Polacy to stado baranów, rozegramy ich Ukraińcami, to 10 lat temu było to zdanie, które wywoływało agresję i śmiech. Ale dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj to się dzieje. Niestety patrzę ze zgrozą na informacje z kraju, że są zakłady pracy, gdzie Polaków się zwalnia pod byle pretekstem, bo lepiej się opłaca przedsiębiorcy zatrudnić Ukraińca, bo dostaje posłusznego jeszcze człowieka i człowieka, za którym idą pieniądze. Tylko to jest krótkowzroczne działanie, ponieważ za parę lat oni wystąpią o wyrównanie. Pan Bóg się wścieka. No dobra, Eugeniusz, szkoda. Proszę Państwa, kończę, bo to rzeczywiście trzeba się przed tym deszczem schować. Oddaję Ci mikrofon. Szanowni Państwo, jest tak, mamy tutaj jakąś plandekę. Sugeruję, żeby tą plandekę po prostu podnieść i schować się pod nią. Dobrze? Konserwę plandekę. Panowie, młodzieńców, trzech. Proszę tą plandekę podnieść do góry i zapraszam wszystkich pod plandekę. Nie tą srebrną, srebrną plandekę, która jest o tu, to. Bardzo proszę. Do góry plandeka.